zimno na saski słowa o artykule 5 były wpisane w tekst, więc zostało to wykreślone na dość późnym etapie, być może przez prezydenta Trumpa lub jednego z jego politycznych doradców. Przypomnijmy, dziś przyglądamy się wizycie amerykańskiego prezydenta w Polsce. Relacjonujemy dla Państwa tę właśnie wizytę. Mniej więcej za 10 minut powinno rozpocząć się spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych z mediami, które to wystąpienie będziemy transmitować na antenie Polskiego Radia 24. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy plenarne delegacji obu krajów pod przewodnictwem prezydenta RP i prezydenta USA. Na miejscu w Zamku Królewskim w Warszawie jest reporterka Polskiego Radia 24. Małgorzata Głogowska. Ja wraz z pozostałymi dziennikarzami oczekuję właśnie na dziedzińcu Wielkim Banku Królewskiego na oficjalne oświadczenia dwóch państw. Wtedy dowiemy się, jak przebiegała ta rozmowa cztery oczy między Andrzejem Dudą i Donaldem Trumpem. Kamery, dyktafony, notatniki i aparaty fotograficzne są już tutaj w gotowości. Dookoła mnie są dziennikarze z całego świata i czekamy na godzinę 10:30, kiedy mają się pojawić Andrzej Duda i Donald Trump. Także dzielą nas od tego momentu już tylko minuty, a grafik jest bardzo napięty, bo już o 10:55 chce rozpocząć oficjalne powitanie szefów delegacji państw Trójmorza przez Andrzeja Dudę i prezydenta Republiki Chorwacji Kolindę Grabar-Kitarović. Jak wspomnieliśmy, program wizyty bardzo napięty, chociaż sama wizyta dość krótka. Czekamy na wystąpienie obu prezydentów na Zamku Królewskim w Warszawie, o którym mówiła przed momentem reporterka Polskiego Radia 24 Małgorzata Głogowska. A w studiu przypomnę Michał Romanowski, The German Marshall Fund. Na razie możemy tylko spekulować. Co usłyszymy za minut kilka? Możemy spekulować, ale miejmy nadzieję, że będzie to pozytywne wystąpienie, które wzmocni nie tylko pozycję Polski w regionie, w Europie, ale wzmocni także więzi transatlantyckie, które zostały lekko nadszarpnięte przez ostatnie kilka miesięcy i przede wszystkim wzmocni również NATO, co jest z naszego punktu widzenia bardzo istotne. A w jakim sensie te więzi zostały nadszarpnięte? Co ma pan konkretnie na myśli? Poprzez wypowiedzi prezydenta Trumpa, czy poprzez słynne tweety. Jest to kwestia, którą każdy obserwuje, tak? Osoby zajmujące się stosunkami transatlantyckimi wiedzą, że to, co powie prezydent Stanów Zjednoczonych, jest na tyle ważne, że i ma taki rozdźwięk w Europie. Tak. Dokładnie. Tyle, że z drugiej strony, jeśli mówimy o ostatnich miesiącach, to owszem, pojawiały się często dość specyficzne wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, ale też politycy na starym kontynencie nie pozostają dłużni. Przypomnijmy sobie chociażby reakcje po ogłoszeniu wyników wyborów amerykańskich w takich krajach jak chociażby Niemcy czy Francja. Tak, no trudno... Tam też niektórych polityków ponosiły emocje. Owszem, trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że prezydent Obama był o wiele popularniejszy niż prezydent Trump. Ostatnio czytałem badania Pew Research Center, które mówiły o tym, że tylko w dwóch krajach Trump jest bardziej popularny od Obamy podczas ostatnich miesięcy jego kadencji. Tymi krajami jest Izrael i Rosja. We wszystkich innych krajach badanych, w tym w wielu krajach europejskich, Trump nie miał tak pozytywnego odbioru, jak miał prezydent Obama. Chociaż to ciekawe, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo jeśli spojrzymy na działania nowej amerykańskiej administracji, to ona w dużym stopniu nawiązuje do tego, co robili poprzednicy, jeśli chodzi na przykład o kontakty z Rosją. Ja pomijam teraz warstwę retoryczną oczywiście. Jak najbardziej, ale tak naprawdę dopiero w tym momencie widzimy, że nowa administracja wchodzi w kolejne starej administracji. Jeśli rzeczywiście prezydent Trump wypowie się pozytywnie na temat NATO i relacji Stanów Zjednoczonych z Europą, będziemy mogli mówić o kontynuacji i pewnego rodzaju kontynuacji polityki prezydenta Obamy. Natomiast w tym momencie, tak jak pan powiedział, możemy tylko spekulować, jak będzie wyglądało wystąpienie Trumpa. Wiemy już, że zakończyły się rozmowy delegacji Polski i USA, rozmowy o delegacji obu krajów pod przewodnictwem prezydentów obu krajów, prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Donalda Trumpa. Teraz czekamy na spotkanie z mediami, które powinno rozpocząć się za kilka minut. To wystąpienie oczywiście będziemy transmitować na antenie Polskiego Radia 24. Pan wspomniał, że to być może będzie wystąpienie, które wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W jakim sensie, w jaki sposób mogło to wpłynąć na
pozycję Polski, to wystąpienie? Jest to druga wizyta w zasadzie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Europie. Tak szybka, pierwsze wystąpienie publiczne. Jesteśmy ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Mamy wiele wspólnych interesów i ostatnio wiele wspólnych tematów, które łączą nas, nie tylko jeśli chodzi o migrację czy bezpieczeństwo, ale także do pewnego stopnia podejście do kwestii klimatu na przykład, więc wydaje mi się, że wzmocni rolę polskiego rządu, może tak, abstrahując tutaj od pozycji kraju czy społeczeństwa, ale wzmocni na pewno rolę rządu i pozycję w Polsce. Przez ostatnie dwa lata rząd zmagał się z wieloma trudnościami na arenie europejskiej i wsparcie w ten sposób przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, bądź co bądź wciąż najpotężniejszego kraju na świecie, jest bezcenne. W kontekście dzisiejszej wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce, mówiło się dość często w ostatnich dniach, że łączy nową amerykańską administrację i rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości, swego rodzaju bliskość ideowa. Podobnie pan to odbiera? Jak najbardziej. Jak wspomniałem, podróżowałem po Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 4 tygodnie i wyraźnie widać, że myślenie administracji w wielu kwestiach, czy myślenie naszego polskiego rządu jest bardzo podobne, zbieżne, jeśli chodzi o migrację właśnie, czy jeśli chodzi o kwestię szczytu klimatycznego w Paryżu, więc wydaje mi się, że prezydent Trump doskonale o tym wie, będzie chciał to wykorzystać dla swoich celów i pokazania, że ma mocnych sojuszników, silnych sojuszników w Europie. Tutaj nawiązuję do sprzeczek, jakie Stany Zjednoczone mają w tym momencie z Francją i Niemcami, a dla naszego rządu jest jakby w to mi graj, można powiedzieć. Sprzeczek z Niemcami i Francją, ładnie pan to ujął. Dyplomatycznie, można powiedzieć. Ale właśnie, wydaje mi się, że w jakimś sensie wizyta Donalda Trumpa dziś w Warszawie to jest ładowanie politycznych baterii przed dość trudnym weekendem politycznym. Prosto z Warszawy Donald Trump udaje się najpierw do Hamburga, do Niemiec na szczyt G20, a później także w trakcie tego spotkania rozmowy z Władimirem Putinem. Do tych wątków z pewnością jeszcze dziś będziemy wracać, a tymczasem naszym gościem był Michał Romanowski z The German Marshall Fund. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Prezydent Donald Trump w Polsce. Reklama. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberi z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv nie zastąpi w czasie podróży. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy.
Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Po reklamie. To Polskie Radio 24, jest 10.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Lada moment powinno rozpocząć się wspólne wystąpienie prezydentów Polski i USA po rozmowach w cztery oczy Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa oraz po rozmowach delegacji obu państw. Wystąpienie prezydentów będziemy dla państwa transmitować w Polskim Radio 24. Następnie Donald Trump weźmie udział w szczycie Trójmorza, a około godziny 13 wygłosi przemówienie na placu Krasińskich w Warszawie. Dzisiejsze przemówienie amerykańskiego prezydenta w Warszawie będzie skierowane do całego świata, zapowiadał prezydent Andrzej Duda. Sądzę, że pan prezydent Donald Trump będzie mówił o różnych sprawach, ale oczywiście będzie to przemówienie, które w jakimś sensie jest skierowane no nie tylko do nas Polaków, nie tylko do naszych gości, którzy przybywają do nas w ramach inicjatywy Trójmorza, ale myślę, że będzie to wystąpienie znacznie szerzej skierowane do całego świata po prostu. Andrzej Duda odniósł się też do pytania, czy strona polska i amerykańska pracują nad organizacją wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiamy o tym, powiedział Andrzej Duda. Tymczasem właśnie teraz powinno rozpocząć się spotkanie Melanii Trump i Agaty Kornhauser-Dudy. Obie pierwsze damy wspólnie zwiedzą Centrum Nauki Kopernik oraz spotkają się z dziećmi i młodzieżą w ramach warsztatów naukowych. Z kolei córka prezydenta Donalda Trumpa, Iwanka, pojechała do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Taką informację potwierdzili Polskiemu Radiu przedstawiciele muzeum. Bezpieczeństwo i gospodarka to główne kwestie, które będą poruszane podczas wizyty prezydenta USA w Warszawie, pisze chińska agencja Xinhua. Ale my już teraz przenosimy się na Zamek Królewski w Warszawie, gdzie lada moment rozpocznie się wspólne wystąpienie prezydentów Polski Andrzeja Dudy i USA Donalda Trumpa. Prezydencie, szanowni państwo, z wielką radością witam w Warszawie, witam w Polsce pana prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, pana Donalda Trumpa. Ogromnie się cieszę z tej wizyty w Warszawie, która jest jedną z pierwszych wizyt międzynarodowych pana prezydenta, bo ona podkreśla naszą więź i wysoką jakość sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. Pokazuje też, że jesteśmy i wzajemnie oceniamy się jako lojalnych partnerów, jako tych, którzy współdziałają na wielu płaszczyznach, między innymi na płaszczyźnie bezpieczeństwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I dzisiaj właśnie na ten temat między innymi przed momentem rozmawialiśmy z panem prezydentem w cztery oczy, a następnie w trakcie spotkania plenarnego naszych delegacji. Mówiliśmy o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówiliśmy o wzmacnianiu bezpieczeństwa naszej części Europy, a zarazem wschodniej flanki NATO. Mówiliśmy w ogóle o sytuacji bezpieczeństwa w tej części Europy. Rozmawialiśmy również o sytuacji na Ukrainie, rozmawialiśmy o zbliżających się ćwiczeniach Zapad-17, które będą się odbywały na Białorusi. Rozmawialiśmy, proszę państwa, również na temat kontraktów związanych z modernizacją polskiej armii, o zawartym porozumieniu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zakupu rakiet Patriot, a więc realizacji programu Wisła. Rozmawialiśmy również o realizacji programu HOMAR, o tym wszystkim, co będzie w najbliższych latach realizowane w tej przestrzeni wzmacniania bezpieczeństwa Polski. Proszę państwa, mogę powiedzieć, że ogromnie się cieszę po tych rozmowach, bo mam poczucie, że Stany Zjednoczone myślą bardzo poważnie i pan prezydent Donald Trump myśli bardzo poważnie o bezpieczeństwie Polski. Myśli bardzo poważnie także o Stanach Zjednoczonych właśnie jako lojalnym naszym sojuszniku. Pan prezydent bardzo mocno podkreślał też siłę Polaków w Stanach Zjednoczonych, naszej Polonii, z którą spotkał się jeszcze przed wyborami i ogromnie panu prezydentowi jeszcze raz za to dziękuję, że dostrzega także wkład
Amerykanów polskiego pochodzenia i Polaków w rozwój, w budowę pomyślności Stanów Zjednoczonych. Ale rozmawialiśmy też, proszę Państwa, o kontraktach gospodarczych, innych niż tylko militarne, ale też dotyczących bezpieczeństwa, bo mówiliśmy dużo o dostawach gazu do Polski. Cieszę się bardzo, że pierwszy transport gazu skroplonego, gazu LNG przyszedł do Polski 8 czerwca ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się to sukcesem, nie było żadnych problemów, nie było żadnych przeszkód w tym, aby ten gaz znalazł się w naszym gazoporcie poprzez terminal LNG w Świnoujściu i to otwiera drogę do kolejnych kontraktów. Mam nadzieję, że zostanie w niedługim czasie zawarty kontrakt długoterminowy na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych i że w ten sposób będzie postępowała dywersyfikacja źródeł dostaw tego niezwykle ważnego surowca do Polski. Za chwilę z panem prezydentem udamy się na spotkanie szczytu państw Trójmorza i także o tych kwestiach właśnie związanych z bezpieczeństwem energetycznym i związanych z rozwojem więzi transatlantyckich pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Będziemy rozmawiali o rozwoju infrastruktury w naszej części Europy, w Europie Środkowej, ale będziemy rozmawiali też o rozwoju Unii Europejskiej, bo wszystkie kraje inicjatywy Trójmorza są zarazem krajami Unii Europejskiej i jeżeli mówimy o realizacji polityki spójności, to właśnie w tym aspekcie unijnym na nią patrzymy i chcemy ją realizować także poprzez rozwijanie właśnie infrastruktury na osi północ-południe dla wzmacniania konkurencyjności naszych krajów, a tym samym wzmacniania konkurencyjności Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że będziemy to mogli robić także we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na zasadzie win-win, że będzie to korzystne i dla Stanów Zjednoczonych, i dla naszych krajów. Panie prezydencie, jeszcze raz witam z wielką radością w Warszawie i jako prezydent Rzeczypospolitej serdecznie dziękuję w imieniu całego polskiego społeczeństwa za przybycie do Polski. Dziękuję panie prezydencie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Well, thank you very much. Bardzo dziękuję panie prezydencie za naprawdę wspaniałą gościnność. Pobyt jest wspaniały, chociaż bardzo krótki. No, jeśli chodzi o Polaków, są naprawdę fantastyczni. Jak państwo wiedzą, Polacy Amerykanie polskiego pochodzenia głosowali także. Bardzo się cieszę z wyników tego głosowania. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Jest to naprawdę wspaniałe. Na lód, miejsce wspaniałe, cudowne widoki. Tak więc naprawdę inspirująca historia polska. Mają państwo także ducha nie do złamania, więc bardzo się cieszę. Oczywiście tak było od już wielu lat. Pan prezydent i ja mieliśmy bardzo produktywne spotkanie, godzinę, mówiąc o naszych właśnie więzach, przyjaźni, które naszych obywateli łączą od dawna. Nigdy chyba nie byliśmy tak blisko z Polską, jak w tej chwili. Polska jest nie tylko wspaniałym przyjacielem, ale bardzo ważnym sojusznikiem i partnerem. Jeśli chodzi o naszych wojskowych, o armię, to mamy wspaniałą współpracę. Walczyliśmy zresztą często ramię w ramię, byliśmy w różnych przypadkach. Bardzo wdzięczni jesteśmy za rolę Polski w pomocy, jeśli chodzi o zwalczanie ISIS, państwa islamskiego. I tutaj naprawdę osiągnęliśmy duże wyniki. Kolejne organizacje terrorystyczne. Tu też Polska ćwiczyła specjalne siły w Iraku podczas misji. I kiedykolwiek właściwie prosiliśmy o to Polska udziela pomocy. Także naprawdę pracujemy ramię w ramię z Polacy z Amerykanami w Iraku, w Afganistanie. W imieniu wszystkich Amerykanów chciałbym podziękować i pozdrowić państwa. Państwo są naprawdę szczególni jako naród Polacy, komu dziękuję za przyjęcia ponad 5000 żołnierzy amerykańskich. Mamy silne więzi sojusznicze, a one mają zasadnicze znaczenie dla odstraszania konfliktów, możliwej wojny między wielkimi mocarstwami.
Niech świat będzie bezpieczniejszym i lepszym miejscem. Ameryka jest zaangażowana w utrzymanie pokoju, bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpracujemy, będziemy współpracować z Polską, jeśli reagując na działania Rosji i zachowania destabilizacyjne. Jesteśmy wdzięczni za przykład, jaki Polska daje wszystkim członkom Sojuszu Atlantyckiego jako jeden z niewielu krajów, który rzeczywiście zobowiązania finansowe traktuje poważnie. Mogę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście pieniądze wpływają, krytykowano mnie tutaj, ale mogę powiedzieć, że NATO też krytykujemy, ale naprawdę w ciągu ostatniego roku rzeczywiście o wiele więcej mamy pieniędzy na NATO niż przedtem. Jest to czas rzeczywiście przejściowy dla wszystkich krajów ważny, ale wszystkie kraje w Sojuszu Północnoatlantyckim muszą naprawdę iść do przodu, muszą naprawdę sprostać swoim zobowiązaniem. Cieszę się, że Polska właśnie nawet idzie dalej nieco, co bardzo doceniamy. Idzie dalej niż nie. Podczas tego spotkania pogratulowałem panu prezydentowi, jeśli chodzi o przyjęcie Polski niedawno do Rady Bezpieczeństwa ONZ, zaangażowanie w obronie wartości, które są naprawdę w sam serca, więc suwerenności rządów prawa. Polska jest w bardzo trudnym czasie, w bardzo istotnym czasie dla świata w tej chwili, ponieważ no wiele się dzieje. Nie tylko musimy chronić nasze narody przed zagrożeniem terrorystów, ale konfrontować się także z zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Tak, to jest zagrożenie, tak jak powiedziałem, i wszyscy stoimy naprzeciw. Pan prezydent Duda i ja wzywam wszystkie kraje, aby rzeczywiście działały i publicznie pokazały Północnej Korei, że są konsekwencje, które mogą być bardzo, za to niedobre zachowania być bardzo ostre. Mówiliśmy także o katastrofie w Syrii humanitarnej i jeśli chodzi o ISIS, są inne grupy, które tutaj rzeczywiście działają bardzo dobrze i niszczą narody. Walczymy bardzo silnie przeciw ISIS, odkąd zostałem wybrany, jestem prezydentem i naprawdę bardzośmy duże postępy zrobili, o wiele większe niż kiedykolwiek przedtem, jeśli chodzi o zwalczanie tej grupy. Miasta Iraku, Mosul będą wyzwolone niedługo od tych rzeźników, morderców. To wiemy, że Syria wymaga rozwiązania politycznego, które nie będzie promować programu Iranu i wspierania innych organizacji terrorystycznych oraz tych, które by wróciły. Chodzi o to, żeby nikt nie tolerować stosowania broni chemicznej, bo my nie będziemy też tego tolerować. Tak jak będziemy także rozszerzać handel między naszymi krajami. Wspieramy bardzo inicjatywę Trójmorza. Ameryka jest gotowa wspomagać Polskę i innych kraje europejskie, żeby zdywersyfikować dostawy energii, tak żeby nigdy te kraje nie stały się zakładnikami jednego dostawcy, jak czasem mówimy, monopolisty. I proszę pamiętać, że pierwsza właśnie dostawa LNG dotarła do Polski w zeszłym miesiącu. Będzie wiele więcej dostaw w najbliższym czasie. Troszeczkę, no cóż, cenę może podwyższymy wam, ale będzie w porządku. No cóż, negocjacje są to. Z góry się cieszymy, że zacieśniania więźni gospodarczych, relacji handlowych. Są one wzajemne. Zależy nam relacje handlowe, które będą wzajemne. Tak jak już wspomniałem, Stany Zjednoczone to jest jeden z najgorszych kontraktów handlowych podpisał, ale to się zmieni. To się zmieni. Warunki będą lepsze. Przyjaźń między naszymi narodami jest od rewolucji amerykańskiej, od wojny wyzwoleńczej. Zacieśniamy tutaj cały czas te więzy. Kiedy zwracam się do narodu polskiego, za chwilę będzie wielki, wielki tłum przed nami, także no chyba chcieli z pana zobaczyć, a nie mnie. No tak, tak można to określić. Bardzo dziękuję panie prezydencie raz jeszcze za osobiście w imieniu żony, za w sumie razem możemy stworzyć partnerstwo, jeszcze umocnić partnerstwo między krajami, jak nigdy przedtem. Jesteście specjalnym narodem, specjalnym miejscem, naprawdę czuję się zaszczycony, że mogę tu być. Dziękuję. Teraz mamy czas na 4 pytania po 2 z każdej ze stron. Może najpierw nasi goście ze Stanów Zjednoczonych. Czy z Państwa ze Stanów Zjednoczonych jest jakieś pytanie? To może Pan Prezydent. David?
Thank you, Mr. President. In light of North Korea's latest ICBM testing, do you think they're beyond redemption, or is there a chance they might actually make a U-turn? And are you willing and ready to launch military action against them? and if I may, I have to ask about this. Since you started the whole wrestling video thing, what are your thoughts about what has happened since then? I mean, CNN went after you and has threatened to expose the identity of a person they said was responsible for it. I'd like your thoughts on that. Yeah, I think what CNN did was unfortunate for them. As you know now, they have some pretty serious problems. They have been fake news for a long time. They've been covering me in a very, very dishonest way. Do you have that also, by the way, Mr. President? But CNN and others, I mean, not others, NBC is equally as bad. NBC is the fact that they made a fortune with The Apprentice, but they forgot that. But I will say that CNN programowi The Apprentice, no, ale niezależnie od tego. Taken it too seriously. CNN podeszło do sprawy zbyt poważnie. Myślę, że zachowali się naprawdę bardzo źle. W Stanach Zjednoczonych chcemy mieć uczciwą, wolną, ale przede wszystkim uczciwą prasę. Nie chcemy mieć fałszywych wiadomości. Zresztą nie wszystko jest fałszywymi wiadomościami, natomiast nie chcemy, żeby były takie fałszywe wiadomości. To jest tylko do złego dla naszego kraju. Co do Północnej Korei, nie wiem, zobaczymy, co się stanie. Nie chcę mówić o tym, co planuję, natomiast myślimy w tej chwili o dosyć zdecydowanych krokach. Nie rysuję w tej chwili żadnych czerwonych linii. Prezydent Obama narysował taką czerwoną linię. No i można to było w sumie zrobić wcześniej i nie bylibyśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwili, na przykład w Syrii. To był duży błąd. Natomiast będziemy patrzeć na to, co będzie się działo w najbliższych tygodniach i miesiącach, jeżeli chodzi o Koreę Północną. That they're behaving this way, but jest haniebne, że zachowują się nie w ten sposób, natomiast zachowują się przede wszystkim w sposób bardzo niebezpieczny i coś trzeba będzie z tym zrobić. Dziękuję, dziękuję, David. Panie Prezydencie, skoro mówimy o wolności prasy, Pana partia ograniczyła dosyć znacząco wolność prasy w tym czasie. W tej chwili osłabia również najwyraźniej siłę sądów. Czy ludzie mogą w tym momencie, Amerykanie mogą w tym momencie krytykować Pana za to, co się dzieje, jeśli chodzi o reporterów w parlamencie? Ład medialny jest rzeczą niezwykle istotną i oczywiście, kiedy popatrzymy na sytuację, jaka jest w Stanach Zjednoczonych, popatrzymy na sytuację, jaka jest w Polsce, w każdym przypadku można odnotować wiele patologii. Ja mogę panu przytoczyć przykład niedawny. W jednym z polskich tygodników dokonano porównania pomiędzy dwoma kanałami telewizyjnymi dwóch różnych stacji. I przykładowo jedna z tych stacji nie odnotowała wizyty mojej, czyli prezydenta Rzeczypospolitej w Chorwacji, w ogóle wizyty bardzo ważnej, przygotowującej szczyt Trójmorza, ponieważ ta stacja nie przepada za mną jako prezydentem Rzeczypospolitej, w związku z tym spotykam się tam generalnie z permanentną krytyką, ale ja po prostu uważam, że taka jest rzeczywistość, takie są też prawa mediów. W Polsce panuje absolutna wolność, jeżeli chodzi o media. Problemy były podczas poprzednich rządów. Także podczas, kiedy poprzedni prezydent sprawował swój urząd, kiedy to na redakcję jednego z tygodników, tygodnika Wprost, wysłano służby specjalne po to, aby odebrały nagrania, które kompromitowały polityków poprzedniego obozu władzy. I wtedy rzeczywiście wolność mediów w Polsce była zagrożona. Dzisiaj w tym zakresie jest absolutna swoboda. My niezwykle wolność mediów szanujemy i dbamy o interesy Rzeczypospolitej i dbamy o interesy Polaków. Dziękuję, panie prezydencie. Teraz pytanie ze strony polskiej. Pierwsze pytanie, telewizja publiczna, proszę bardzo. Jedno pytanie. Dzień dobry, Miłosz Kłoczek, Telewizja Polska. Jedno pytanie w kontekście energetycznym, bo panowie mówiliście o energii, o dostawie skroplonego gazu, więc pytanie może pierwsze do prezydenta Donalda Trumpa. W jakiej perspektywie czasu mógłby być zawarty taki stały kontrakt na dostawy amerykańskiego gazu do Polski i w tym kontekście również do prezydenta Andrzeja Dudy? Czy Polska mogłaby być swego rodzaju hubem dla transportu amerykańskiego surowca do państw Trójmorza?
A very fair question. I think we can enter a contract for LNG within the next 15 minutes. Do you have anybody available to negotiate? 15 minutes. Jeżeli chodzi o gaz kroplony. To by potrwało naprawdę 15 minut. Z tej chwili stajemy się bardzo dużym eksporterem energii. W najbliższym czasie staniemy się takim eksporterem. Było wiele niepotrzebnych regulacji, które utrudniają ten proces. W tej chwili możemy zrobić rzeczy, które przez długi czas nie były możliwe. Tak więc 15 lat temu nawet nie wiedzieliśmy, co jest pod naszymi stopami. Natomiast teraz dzięki technologii udało się dowiedzieć, że mamy rzeczywiście to wielkie błogosławieństwo, jakim jest wielkie bogactwo pod naszymi nogami, pod naszymi stopami. Będziemy więc eksporterem energii. To już w tej chwili ma miejsce. Kiedy tylko będą Państwo gotowi, możemy podpisać kolejną umowę. W tej chwili już umowę podpisaliśmy, ale wiele innych może być również podpisanych w każdej chwili. Szanowni Państwo, no ja mogę odpowiedzieć tylko tak. To nie prezydent Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rzeczypospolitej będzie podpisywał tą umowę na długoterminowe dostawy gazu skroplonego do Polski, tylko będą to podpisywały ze sobą firmy, polska firma i amerykańska firma, i tak to będzie realizowane. Natomiast co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że jest zielone światło ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, że wręcz jest zachęta do tego, abyśmy ten gaz ze Stanów Zjednoczonych kupowali, i z naszej strony, z polskiej strony, ze strony polskich władz również jest zielone światło i jest zainteresowanie w tej kwestii. W związku z czym ja liczę na to, że po odpowiednich negocjacjach, które wiem, że już się toczą, taki długoterminowy kontrakt gazowy na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych do naszego gazoportu w Świnoujściu zostanie zawarty. Natomiast odpowiadając na drugą część pytania, czy my możemy stać się hubem, przez który płynie gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych do Europy Środkowej? Ja jestem przekonany, że tak. Ja jestem przekonany, że tak, i będziemy dzisiaj o tym rozmawiali także właśnie w ramach inicjatywy Trójmorza. To kwestia również i budowy korytarza energetycznego, korytarza gazowego na osi północ-południe, ale to także kwestia w przyszłości być może zapewnienia dostaw alternatywnych w stosunku do rosyjskich dla Ukrainy. Kwestia niezwykle istotna i o tym także dzisiaj z panem prezydentem rozmawialiśmy. Ja jestem przekonany, że przyszłość tutaj rysuje się w bardzo dobrych barwach i że do zawarcia tych kontraktów dojdzie, a my oczywiście będziemy stosownie do potrzeb również i rozwijali nasze zdolności, jeżeli chodzi o możliwość przyjmowania tego gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych i z innych kierunków. Jako że w Polsce media są wolne, to teraz pytanie o telewizji prywatnej TVN. Proszę bardzo, pan redaktor Wena. Dziękuję bardzo. Panowie prezydenci mówili o współpracy wojskowej i chciałem się dowiedzieć od obu panów prezydentów, czy podczas waszych rozmów padły jakieś konkretne gwarancje dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce tak długo, jak długo będzie istniało zagrożenie ze strony rosyjskiej. Jak panowie prezydenci widzą przyszłość tej obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Well, we didn't discuss guarantees. Nie rozmawialiśmy o gwarancjach. Nie mogliśmy w tej chwili o gwarancjach rozmawiać, natomiast niewątpliwie jesteśmy tutaj już od dłuższego czasu. Mamy tutaj dosyć liczne oddziały, do 5000 ludzi. Będziemy dalej działać, będziemy dalej współpracować z Polską, ale o gwarancjach nie dyskutowaliśmy. Rozmawialiśmy z panem prezydentem przede wszystkim o sytuacji bezpieczeństwa, jaka tutaj jest. Rozmawialiśmy w kontekście tego, co dzieje się w naszej części Europy, w kontekście manewrów Zapad-17, o których już wspomniałem. Wspominaliśmy i z tego punktu widzenia jak gdyby nie ma wątpliwości, że obecność sił amerykańskich i sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce jest dzisiaj z tego punktu widzenia absolutnie uzasadniona. Jeżeli dodatkowo do tego jeszcze dodamy tą sytuację, która cały czas jest na Ukrainie, to jest to zupełnie jasne, ale będziemy z panem prezydentem jeszcze na ten temat rozmawiali. Wstępnie umówiliśmy się na przyszły rok na spotkanie w Białym Domu, na moją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły co do przyszłego roku będą uzgadniane, ale to jest dla nas także rok ważny, zarówno tutaj w Polsce, jak i dla Polaków i Polonii w Stanach Zjednoczonych, bo to jest rok stulecia odzyskania niepodległości i chciałbym, żebyśmy razem z panem prezydentem ten rok podkreślili, bo to jest także kwestia wkładu Polaków w budowę pomyślności Stanów Zjednoczonych na przestrzeni stuleci.
I ostatnie pytanie dla mediów amerykańskich, tylko proszę o krótkie, bo już panowie prezydenci muszą się udać za chwilę na szczyt Trójmorza. To może pan prezydent Trump zdecyduje, kto... Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, najpierw do pana pytania, jeśli można. Czy chciałby, mógł pan powiedzieć definitywnie, że w 2016 roku Rosja mieszała się do wyborów? Myślę, że Rosja to robiła, mogły to być również inne kraje. Powiedziałem to w bardzo prosty sposób. Mogła to być rzeczywiście Rosja, ale równie dobrze mogły to być inne kraje. Nie będę tu mówił o jakichś konkretach. Natomiast myślę, że wiele osób w to się mieszało. Trwało to już od bardzo dawna, od wielu lat. To, co muszę powiedzieć, to to, że Barack Obama, kiedy był prezydentem, dowiedział się o tym odnośnie kwestii Rosji w sierpniu. Wybory odbyły się w listopadzie. To naprawdę bardzo dużo czasu i nie zrobił z tym zupełnie nic. Dlaczego nic z tym nie zrobił? Powiedziano mu, że to Rosja, CIA, jeżeli dobrze rozumiem, to powiedziała. Zostało to zaraportowane i nie zrobił z tym nic. Czyli zakrztusił się, kiedy to usłyszał. Myślę, że tak naprawdę sądził, że to Hillary Clinton wygra wybory i dlatego nic z tym nie zrobił. Gdyby sądził, że będzie inaczej, to mógł coś z tym zrobić. Tak więc na początku sierpnia powiedziała mu prawdopodobnie CIA, że Rosja próbuje się zaangażować, czy miesza się całkiem ostro w kwestię wyborów. Nic z tym nie zrobił. Przyczyna jest taka, że sądził, że Hillary wygra. Gdybym to ja miał wygrać w jego opinii, to zrobiłby wiele rzeczy. Stąd więc pytanie, dlaczego nie zrobił nic od sierpnia aż do listopada? Dlaczego nie zrobił nic? Nie sądzę, że było tak, jak jego ludzie mówili. Czyli pan sądzi, że była to Rosja. Natomiast pana służby powiedziały bardzo zdecydowanie, że to była Rosja. Słyszałem, że 17 agencji tak sądziło. No cóż, zdziwiłem się, nie wiedziałem, że mamy aż tyle służb wywiadowczych. Postanowiliśmy to sprawdzić. No w sumie nie było to 17 służb, które w to się mieszały, tylko 3 czy 4 i wielu w tym momencie ludzi musiało zmienić swoje raporty na ten temat, czy to, co dziennikarze mówili. Rzeczywiście błędy zostały popełnione. Sądzę, że faktycznie była to Rosja, ale zapewne również inne osoby i lub ludzie. Nie widzę w tym stwierdzeniu niczego złego. Nikt tak naprawdę nie wie do końca. Nie wie na pewno. Pamiętam, że kiedy słuchałem o Iraku, o broni masowego rażenia, wszyscy byli przekonani na 100%, że Irak posiadał broń masowego rażenia. No i co się stało? Doprowadziło to do jednego wielkiego bałaganu. Oni się mylili i doprowadziło to do bałaganu. Tak więc była to Rosja i sądzę, że również byli to inni i trwało to długo. Natomiast wielkie pytanie brzmi, dlaczego Obama nic z tym nie zrobił? Od sierpnia aż do listopada nie zrobił zupełnie nic z tym. To były dwa pytania, proszę pani. Dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękuję. Musimy przyjść. Bardzo dziękuję. Były dwa pytania. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Wysłuchali państwo wystąpienia prezydentów Polski, Andrzeja Dudy i Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w czasie spotkania z dziennikarzami. Za kilka minut powinno rozpocząć się spotkanie państw Trójmorza. Już za chwilę prezydent Andrzej Duda powita delegatów, szefów delegacji państw Trójmorza. Natomiast w czasie tej sesji gościem honorowym będzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Do tego tematu oczywiście będziemy wracali. Autopromocja. Czwartek, godzina 15.40. To na antenie Polskiego Radia czas, w którym razem ze związkami zawodowymi, pracodawcami i ekspertami rozmawiamy o najważniejszych problemach społecznych i gospodarczych. Mówimy o nowych czy projektowanych rozwiązaniach prawnych, ważnych dla każdego z nas w codziennym życiu. Anna Grabowska, zapraszam. Przemówienia Donalda Trumpa, relacje ze szczytu Trójmorza i Global Forum, najświeższe informacje, komentarze oraz opinie ekspertów i publicystów. To wszystko dziś w Polskim Radiu 24. Teraz świat się zastanawia, czy to sam, czy Jezus Chrystus. Prezydent Donald Trump w Polsce. Czy to sam, czy Jezus Chrystus. Teraz świat się będzie zastanawiał, czy to sam. Autopromocja.
zastanawia. To Polskie Radio 24, zbliża się 11. Czy to Trump, czy to Jezus Chrystus, czy to kto? Czas na informacje dnia. No i dobrze, bez reklamy. Info i już, to cholera. Za nami spotkanie prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Więcej w relacji naszej reporterki. Do Polski trafi system rakietowy Patriot. Memorandum między Polską a USA podpisano w nocy. Hakerzy, którzy niedawno na Ukrainie i w innych krajach szantażowali użytkowników komputerów, teraz odebrali okup. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Trwa oficjalna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Za nami spotkanie cztery oczy prezydentów Polski Andrzeja Dudy i USA Donalda Trumpa, a także spotkanie delegacji obu krajów. Co powiedzieli prezydenci we wspólnym oświadczeniu? Pytamy o to reporterkę Polskiego Radia Sylwię Białek, która jest na Zamku Królewskim. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wizyta Donalda Trumpa w Polsce podkreśla więzi między naszymi krajami i świadczy o wysokiej jakości polsko-amerykańskiego sojuszu. Mówił, że Stany Zjednoczone myślą bardzo poważnie i prezydent Donald Trump myśli bardzo poważnie o bezpieczeństwie Polski. Zaznaczył, że jest zielone światło ze strony amerykańskiej w sprawie kontraktu na dostawy gazu skroplonego. Z kolei prezydent Donald Trump powiedział, że Polska jest nie tylko przyjacielem Stanów Zjednoczonych, ale też istotnym sojusznikiem. Dziękował za ciepłe przyjęcie w Warszawie. Macie bogatą historię i ducha, którego absolutnie nie da się złamać, powiedział Trump. Podkreślił, że nigdy w naszej historii nie byliśmy bliżej niż teraz. Donald Trump zaznaczył, że Polska jest jednym z nielicznych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, które wypełniają zobowiązania finansowe. Polska rzeczywiście tym zobowiązaniom sprostała i nawet je przekracza, mówił Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że Polska została członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ w kluczowym momencie. Chodzi nie tylko o obronę przed terroryzmem, ale i zagrożenie ze strony Korei Północnej. Na wystąpienie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, o tym mówiła reporterka Polskiego Radia Sylwia Białek, lada moment powinno rozpocząć się oficjalne powitanie szefów delegacji państw Trójmorza przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę i prezydent Chorwacji Kolindę Grabar-Kitarović, którzy są gospodarzami szczytu. Weźmie w nim udział również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W szczycie Trójmorza wezmą udział przywódcy 12 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej. To inicjatywa, dzięki której cały region ma rozwinąć się gospodarczo. Chodzi zarówno o infrastrukturę, jak i energetykę. Inicjatywa zrzesza kraje położone między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. W jej skład wchodzą jednak wyłącznie członkowie Unii Europejskiej, by nie powstawała konkurencyjna wobec Unii struktura. W czasie warszawskiego szczytu liderzy takich krajów jak Polska, Węgry, Austria, Słowenia czy Bułgaria mają rozmawiać o nowych połączeniach drogowych, kolejowych, morskich, a także o wspólnym bezpieczeństwie energetycznym. Jak mówi szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski, chodzi o to, by przygotować konkretne projekty współpracy między krajami. Mamy taką przygotowaną przez specjalistów listę, którzy wylistowali 157 projektów, które mogłyby być zrealizowane w ramach tej grupy państw Trójmorza, dających realnie efekt spójności. Trójmorze jest pomysłem polskich dyplomatów. Chodzi o to, by region Europy, zapóźniony z powodu komunistycznej przeszłości, mógł szybciej rozwijać się i dorównywać krajom Europy Zachodniej. Jutro na zakończenie szczytu Trójmorza w obecności prezydentów Polski i Chorwacji zostaną podpisane pierwsze umowy. W uroczystości wezmą udział cztery przedsiębiorstwa z obu krajów. Chodzi tu o logistykę kolejową i morską. Do Polski trafi system rakietowy Patriot. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz poinformował, że w nocy podpisano memorandum, w którym rząd Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji, takiej, jakiej używają wojska USA. Rokowania w sprawie systemu Patriot to zasługa administracji prezydenta Donalda Trumpa, dodał minister. Nie ma wątpliwości, że te rokowania dotyczące rakiet Patriot nie przyspieszyłyby i nie napotkałyby na tak przyjazną i otwartą postawę rządu Stanów Zjednoczonych, jak to w memorandum jest sformułowane, gdyby nie była to administracja pana prezydenta Trumpa, który od początku, łącznie ze swoją kampanią wyborczą, podkreślał, jak wielką wagę dla Stanów Zjednoczonych ma bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Pierwsze baterie rakiet Patriot mają trafić do Polski do 2022 roku. Osiągnięcie zdolności operacyjnej oczekiwane jest natomiast w 2023 roku.
Hakerzy, którzy niedawno na Ukrainie i w innych krajach szantażowali użytkowników komputerów, teraz odebrali okup, tak twierdzi część ekspertów. Z portfela z wirtualną walutą Bitcoin zniknęła równowartość 9 000 euro. Jednocześnie pojawiły się doniesienia, że hakerzy ponowili żądania wypłacenia okupu. W zeszłym tygodniu użyli oni specjalnej wersji wirusa Petya do zablokowania komputerów w wielu krajach. Żądali pieniędzy w zamian za klucz do ponownego udostępnienia danych. Teraz, jak wynika z doniesień, zaczęli wyprowadzać uzyskane pieniądze z wirtualnego portfela, choć zdaniem niektórych analityków ten ruch ma na celu utrudnienie pracy śledczym. Wcześniej ukraińska policja skonfiskowała zainfekowane serwery firmy Intellect Service i w ten sposób zapobiegła drugiej fali ataków, mówił rzecznik policji Jarosław Trakało. Przejęliśmy zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie. Dodał, że na serwerach znaleziono ślady działań hakerów z Rosji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Dzisiaj w kraju przeważnie słonecznie, tylko na północnym wschodzie okresami chmury i przelotny deszcz. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie ciągle niskie, 1005 hektopaskali. Jeden bohater jest Chrystus, napisał książkę. Największy bohater. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Na wątrobę i na cholesterol. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta, Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour należy dać super rabat. Niech na wszystkie baseny będzie 20% rabat w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak ma być od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone, dostępny w aptekach. Praktycznie codzienne stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerosol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Po reklamie.
Na zegarze 9 minut po godzinie 11 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. W czwartek jest 6 dzień lipca. Jakub Kukla, witam i zapraszam do godziny 13. Prezydent Donald Trump w Polsce. Nasz dzisiejszy program w znacznej części poświęcony jest wizycie amerykańskiego prezydenta w Polsce. W tej chwili prezydenci Polski i Chorwacji, Andrzej Duda i Kolinda Grabar-Kitarowicz, witają szefów delegacji państw Trójmorza. Za chwilę rozpocznie się dyskusja, a gościem specjalnym sesji transatlantyckiej szczytu Trójmorza będzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W naszym studiu goście profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I doktor Michał Kuś, Uczelnia Łazarskiego i Klub Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O idei Trójmorza i o aspekcie transatlantyckim oczywiście porozmawiamy za chwilę. Ja chciałbym jednak wrócić do tego, co już za nami, czyli do rozmowy w cztery oczy, do rozmowy delegacji obu krajów i także do konferencji prasowej prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Pojawiły się wątki, których można było się spodziewać, czyli Polacy jako wspaniały naród, Polska jako poważny partner i wierny sojusznik, ale pojawiły się też wątki zaskakujące. Panie profesorze, Korea, wątek koreański się pojawił na przykład. Zaskakujące rzeczywiście, ale cały czas zastanawialiśmy się, czy ta wizyta będzie nakierowana na Polskę, czy na świat. Bo z jednej strony jest to oczywiście wizyta dwustronna, czekamy na przemówienie. Z drugiej strony jest to pierwsze publiczne, czy będzie pierwsze publiczne wystąpienie prezydenta w Europie. Po 13. Tak, no ale to już jest początek tej obecności, prawda? I o ile my czekamy na wątki polskie, o tyle świat czeka na wątki, no niekoniecznie polskie. I prezydent amerykański musi te dwie sprawy pogodzić. Pamiętamy wystąpienie prezydenta Busha swego czasu w Bibliotece Uniwersyteckiej w 2001 roku, kiedy nakreślił wizję polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. O tyle ciekawe, że w ogóle pominął Azję. Azja wydawało się, że nie jest istotna, prawda, w maju 2001 roku. Broń Boże, się przed firmą Orange. No i także tutaj no, Trump wie, że słuchają go Polacy, słuchają dziennikarze polscy, ale także amerykańscy, gadają, ale także gadają, świata. Że najlepsza firma Orange, nieprawda, kłamstwo, to jest to, o czym w tej chwili świat mówi, że jeśli co z Koreą Północną w jaki sposób zagraża, na ile zagraża Japonii, Korei. Ale tam, gdzie jest dużo podpisów, tam, gdzie długie jest podpisywanie, to to jest to słupa. Kok z Tepczyka też, tu dzwonił, tu dzwonił. Jak on teraz zadzwoni, ja powiem, proszę pana, myśmy dawno załatwili to, co chcieli załatwić. Jest bank euro, superbank, 4,5%, tam 4% ponad bierze. Pojawiła się krytyka Rosji, po 5, po 10 tysięcy daje i więcej na debet, na pożyczkę i to, ja nie ma problemu. Się, a u was i dzwonicie i tego i dokumenty zbieracie i podpisujecie jak firmie Orange, to naciskanie miało prezydenta być 80-90 zł, aby kraje europejskie przeznaczały więcej na swoją obronność. Potem ona daje taką propozycję, że miesięcznie 475 zł. Ale w końcu chyba jego wzmocnienie właśnie, i tu przechodzimy do tematu Korea. I w związku z tym, ludzie idą tam na skoku z Tepczyka, bo mówią, że z powodu dają, na Pacyfiku, no powiedzmy 8000 czy ile, 80-90 zł które Stany Zjednoczone będzie będą to ludzie po to idą. Na Pacyfiku, a jak ona mówi, to już 475 zł miesięcznie, tam to ja już mam jedno militarny i nie będą w stanie tak aktywnie działać w Europie. Na przykład scenariusz korporacji, przedstawiony przez korporację RAND dwa lata temu, przewiduje, że w razie napięć na Pacyfiku Rosja mogłaby właśnie ten moment wykorzystać oportunistycznie, żeby uderzyć powiedzmy na kraje bałtyckie. I w tym momencie no jednak oczekuje się, żeby europejscy członkowie NATO byli gotowi na taki scenariusz i więcej przeznaczali na swoje uzbrojenia. Więc to jest stały element. I tutaj właśnie, a jeśli chodzi o Koreę, no to jednak to jest taki sygnał i te sygnały się już od jakiegoś czasu pojawiały i ta wypowiedź prezydenta Trumpa troszeczkę to potwierdza, że bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi nie zawsze musi być kompatybilna z bliską współpracą z Chinami. Dlaczego wspominam Chiny? Bo przy okazji testów koreańskich też zaostrzyła się jednak retoryka wobec Chin po poprzedniej poprawie. No i jakby mamy tutaj polski rząd myśli jakby o dwóch hubach. Z jednej strony to jest hub LNG, ciekłego gazu amerykańskiego, z drugiej strony hub chiński, końcówka jedwabnego szlaku. Wydaje się, że już teraz pojawiają się takie delikatne sygnały, że te dwa plany nie mogą
mogą nie być do końca kompatybilne, a przynajmniej pogodzenie ich może wymagać no, dużego kunsztu dyplomatycznego, tak? I jakby no, taka myśl mi się nasunęła w związku z tym co zostało powiedziane o Korei, że tutaj prezydent Trump jednak oczekuje od nas, żebyśmy my również jakoś dyplomatycznie opowiedzieli się w razie zaostrzenia sytuacji, natomiast nam może to nie być na rękę ze względu na pewne relacje z Chinami, z państwem środka, które z kolei jest w dobrych relacjach z Koreą Północną, więc tutaj już się zarysowują pewne rafy dyplomatyczne, bym powiedział. Panie doktorze, wiem, że obowiązki wzywają, że pan będzie musiał nas za chwilę opuścić, więc jeszcze jedno pytanie na pożegnanie, czy to, co usłyszeliśmy kilkanaście minut temu, czyli jednoznaczna dla Paktu Północnoatlantyckiego, z drugiej strony krytyka Rosji, to zamyka dyskusję? To znaczy, absolutnie nie zamyka dyskusji. Ja myślę, że to jest zapowiedź tego, co prezydent Trump powie podczas właściwego przemówienia na Placu Krasińskich i tam spodziewam się jeszcze ostrzejszych deklaracji. Tu musimy postawić kropkę, przenosimy się teraz do Zamku Królewskiego, gdzie za chwilę rozpocznie się wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa na sesji transatlantyckiej szczytu Trójmorza. Ci szanowni przedstawiciele krajów inicjatywy Trójmorza, witam jako prezydent Rzeczypospolitej, jako współgospodarz drugiego szczytu inicjatywy Trójmorza, jako współgospodarz razem z panią prezydent Chorwacji, z panią Jezus Chrystus profesjonalny, Jezus Chrystus do końca zachował lojalność względem Jahwe, względem Jehowy, ojca swojego. No i rzeczywiście słowacki Korwianie napisał, położyłem rękę, drżącą rękę przed tronem Jehowy. Naszych szanownych gości, naszego szanownego gościa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Donalda Trumpa. Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję za pana obecność tutaj wśród nas. Dziękuję za pana osobisty udział w tym spotkaniu. Serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będzie ono dla pana interesujące i szczególnie owocne i produktywne. Dziękuję raz jeszcze. I greatly appreciate it. This is a beautiful room, I must say. I love beautiful rooms, and this is one of them. I want to thank you, President, and President. Thank you very much. Good to see you again. For hosting this historic summit, I'm honored to be here in a city where, as it's na tym szczycie, w mieście, które jak już has become the possible. W którym, jak już wiele razy powiedziano, to co niemożliwe stało się możliwym. Dziękuję 11 liderom obecnym tutaj na tej sali. Myślę, że to będzie odzwierciedlało tą wspaniałą inicjatywę. Chciałem pogratulować Państwu za wspaniałą pracę, którą Państwo wykonali. Ten region jest dla mnie szczególnie istotny, ponieważ jak Państwo wiedzą, moja żona pochodzi ze Słowenii. Rozmawialiśmy o tym. And she loves Slovenia. Every one of your nations has an inspiring story. Każdy z Państwa narodów ma na pewno inspirującą historię. Wyszliście z wielu lat opresji i w tej chwili jesteśmy w rzeczy w świecie, gdzie obywatele rozkwitają, gdzie rozwija się działalność handlowa, gdzie kraje się rozkwitają, się rozwijają. To jest właśnie ten duch, który gromadzi nas tutaj. I zbieramy się po to, żeby wprowadzić nową przyszłość, by zapewnić pełen dobrobyt, pełen sukces, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Mamy u siebie bardzo wiele zasobów energetycznych, w tej chwili je eksportujemy. Tak więc, jeżeli potrzebujecie Państwo energii, zadzwońcie. W imieniu narodu amerykańskiego chciałbym powiedzieć, że stoimy u boku krajów Trójmorza, narodów Trójmorza. Są to piękne kraje, piękne narody. Wspieramy wasze kraje, by zapewniać bezpieczeństwo i rozwój. Chcemy rozwijać infrastrukturę i przy tej okazji chcielibyśmy również wzmocnić nasze partnerstwo gospodarcze z waszym regionem. Od ponad 20 lat pokonaliście żelazną kurtynę w Trójmorzu. Tak,
Tak więc dosyć niesamowite, że coś taki relikt jak tutaj na terenie Europy Środkowej, jeśli chodzi o ONZ, które mogą się tu utrzymać. Działaliście pomimo tych ograniczonych systemów i w tej chwili książkę słyszę o bohaterze wszechczasów, że Jezus Chrystus wszystkich zatkało, bo ludzie już prawie w Boga nie wierzą. Praworządność zbliża was do całej Europy, bo mało kto nie uczę Boga wiedzą, a że to Jezus Chrystus. Forum biznesowego Trójmorza, tak żeby państwa kraje mogły wprowadzać najnowocześniejsze projekty z wykorzystaniem najlepszych talentów w branży energetycznej. Robiąc to, poniżej zakładanego budżetu i wcześniej nie zakładano. Bardzo mi się to podoba. To jest świetna sprawa, kiedy jest możliwe. Nowa energia, infrastruktura, to wszystko jest niezbędne do tego wysiłku i jestem przekonany, że kraje Trójmorza będą rozwijać się tak, jak nasz w Ameryce się rozwija. W tej chwili rynki są na najwyższych poziomach. Mamy w tej chwili najniższy poziom bezrobocia chyba od 16 lat. Nasza